kontrowersyjne tematy, zaskakujący goście i niespodziewane sytuacje. To dzieje się co tydzień. Na wtorek o 22:00. Jej perfekcyjność zaprasza na drinka. Radio Polska Live. Dobry wieczór. Minęła 22, jest wtorek, to oznacza, że czas na pić się alkoholu w programie I Perfekcyjność zaprasza na drinka. Ja się nazywam I Perfekcyjność, witam was serdecznie w Polska Live. Jesteśmy oczywiście na żywo, tak jak zawsze, jak co tydzień. My, bo dzisiaj ze mną w gość bardzo wyjątkowy, dr Adam Ostolski z Instytutu Socjologii UW, to po pierwsze. Dobry wieczór państwu. A po drugie też... Dobry wieczór. A po drugie też z partii Zieloni, bo nadal jesteś w partii. Tak, również. No właśnie. Coś jeszcze... Tłumacz. Jesteś tłumaczem też? Tak, jestem. Wykładowca. No, to najważniejsze chyba rzeczy. I członkiem krytyki politycznej. Ach, no właśnie, krytyka polityczna, to też ważne. No tak, zespołu redakcyjnego krytyki politycznej. I słuchajcie, będziemy dzisiaj gadać o różnych rzeczach, ale raczej smutnych niestety, jak się okazuje. Chociaż to chyba tak też często się zdarza w tych programach, mam wrażenie. Ta rzeczywistość jest chyba smutna. Nie wiem jak... No, trochę wesoła, trochę smutna, trochę irytująca. Dla mnie najczęściej jest jednak smutna. I żeby właśnie nam się lepiej tę rzeczywistość jakoś tak odbierało, to mamy oczywiście dzisiaj akurat wino. Jest czerwone, jest chyba półwytrawne, tak jak sobie zażyczyłeś. Niestety jest z Australii. Przeżyjemy. Bo miało być z Bułgarii. Nie, z Gruzji. Z Gruzji. No. Tak czy owak nie było. Pani powiedziała, słuchajcie, w sklepie w moim takim lokalnym, że ma tylko australijskie i kalifornijskie, więc wybacz, że... Po raz kolejny zawodzę moich gości, jeżeli chodzi o alkohol. Ale staram się. To przynajmniej masz już prawę. W zawodzeniu? Tak. Tak, to prawda. To prawda. Napijmy się. Na zdrowie. Na zdrowie. O. Chyba może być, ujdzie. Zgadza się. Dobrze. Natomiast to, co chciałam zapytać na samym początku, to, że dlaczego akurat wino? Bo czy to jest alkohol, który najczęściej pijasz? Nie piję w ogóle za dużo alkoholu, ale jak już, to uważam, w towarzystwie najlepiej się pije wino. Też zależy pewno w jakim. Zależy. Bo zastanawiałeś się przez chwilkę przed przejściem nad whisky też. To rozumiem, że to taki drugi wybór ewentualnie. To zależy do jakiej okazji, do powiedzmy takiej solidnej pracy intelektualnej, to przydaje się czasem solidniejszy trunek, natomiast do bardziej niezobowiązującego spotkania przy małym okrągłym stoliku. Czyli właśnie coś lżejszego. W ten sposób właśnie zostaliśmy tutaj ewaluowani przez pana doktora z Instytutu Socjologii jako, nie jako wyzwanie intelektualne, tylko jako niezobowiązujące spotkanie. Ale myślę, że to dobrze. Myślę, że to dobrze. A jak dowiedziałeś się, że zmarł profesor Bauman, to napiłeś się czegoś? Nie, natychmiast sięgnąłem na półkę po jedną z jego książek i zacząłem... czytać, przypominać sobie, co napisał, bo to jest pierwsza taka reakcja, kiedy odchodzi autor ważnych, inspirujących książek, to jest złapać się jakiegoś kawałka myśli, które po sobie pozostawił. Czy dla ciebie to była ważna postać? Wiesz, pytam też dlatego, że ja pamiętam, że to był właściwie pierwszy taki wielki socjolog, w którym ja, wiesz, zakochuję się w którymś momencie na studiach. To jest, wiesz, jedna tam z lektur obowiązkowych, nie wiem, na pierwszym roku, na drugim, jakiś fragment Baumana i sobie myślę, kurczę, nie znam oczywiście wcześniej człowieka, bo jestem ignorantem generalnie życiowym, więc i czytam i mówię sobie, kurczę, to jest to. I to jest jakiś taki pierwszy socjolog, po którego ja sięgam. Także chcę po prostu więcej i stąd jakby nie wiem, czy on też tak działa na innych. Bauman działa bardzo różnie, natomiast na pewno jest to autor ważny, myślę, że obiektywnie ważny, nie tylko dla mnie czy dla ciebie, ale to jest autor obiektywnie ważny dla zrozumienia świata, w którym żyjemy, dla zrozumienia wyzwań, przed którymi ten świat stoi. I on rzeczywiście przyjął taką strategię pisarską, na początku lat 90., żeby pisać książki popularne i uwodzące. Co nie znaczy, że płytkie, wręcz przeciwnie. To były książki, które poruszały najgłębsze, czasami najtrudniejsze i takie bardzo bolesne tematy
współczesności, ale w taki sposób, żeby nie traumatyzować czytelnika, nie zostawiać w takim poczuciu beznadziei, rozpaczy, smutku. Nie atakować też tego, w co ludzie w życiu codziennym wierzą. Przynajmniej nie wprost, bo to jest bardzo istotne, że Bauman jest krytykiem ideologii współczesnego świata, czyli jest krytykiem rzeczy, w które na co dzień odruchowo byśmy wierzyli, że jesteśmy na przykład takimi niezależnymi od innych jednostkami, które całkowicie autonomicznie kierują sobie świat, że przyszłość jest w naszych rękach, że od nikogo nie zależymy, że jesteśmy kowalami własnego losu. Jakby rzeczywistość nam podsuwa takie opowieści i nawet jeśli... Takie liberalne bardzo opowieści, takie stawiające jakby na jednostkę właśnie. Tak, choć Bauman powiedziałby raczej, że ponowoczesne. Czyli takie, które prywatyzują marzenia o lepszym życiu. I chcemy czy nie, jakoś nasiąkamy tymi przekonaniami. Bauman w swoich książkach chwyta czytelnika albo czytelniczkę właśnie w tym miejscu, w którym większość czytającej publiczności w ponowoczesnym świecie jest i przeprowadza za pomocą bardzo bogatej metaforyki, obrazów, cytatów z wielu autorów, przykładów, danych. Te dane nie tyle są tutaj potraktowane jako taki w klasycznym sensie empiryczny dowód tezy, tylko jest taka feeria świadectw przemawiających na rzecz pewnego obrazu świata. I jak dochodzimy do ostatniej strony książki, to nagle łapiemy się na tym, że patrzymy na ten świat już trochę inaczej, że nie jesteśmy tym samym człowiekiem, którym byliśmy, zaczynając daną książkę czytać. I to jest właśnie pewna praca, którą Bauman robił w kulturze, bardzo świadomie i w przemyślany sposób swoimi książkami. One są proste i przystępne i popularne nie dlatego, że chciał spłycić, albo że miał taki zamiar, żeby po prostu popularyzować głębsze myśli tworzone przez innych. Sam był autorem bardzo głębokich diagnoz i przedstawiał w sposób popularny, dlatego że zależało mu na tym, żeby dać ludziom narzędzia do bardziej empatycznego i autonomicznego rozumienia rzeczywistości. Ja, mi się zdarzyło tylko raz widzieć na żywo profesora Baumana. Pamiętam, że to było na jakiejś inauguracji roku akademickiego, wtedy jeszcze SWPS, dzisiaj już Uniwersytetu SWPS, gdzie był gościem. Nie udało się wytrzymać do końca, nie dlatego, że było to jakoś nieciekawe, tylko było tam po prostu, ale w chuj ludzi. Było, nie dało się wytrzymać w tej sali po prostu. Było tak duszno, tak wszyscy chcieli, schody pozastawiane, ludzie stali, klękali, robili cokolwiek, żeby tylko tam zostać, więc niestety nie udało się do końca wytrwać całego jego wykładu, bo po prostu bałam się, że zemdleję. Ale to, co właśnie, to co było dla mnie niezwykłe w tym jego wystąpieniu, to było to, że on z taką samą swobodą, nawet czasami swadą potrafił mówić, jak pisał. Bo masz rację, że pisał bardzo, jego książki dawał znak przecież, nie jakieś poważne, nie wiem, PWN, znaczy PWN też, ale mam na myśli, że... PWN i wydawnictwo literackie. Literackie, przepraszam, masz rację, literackie nie znak, przepraszam, mój błąd. Natomiast no literackie, czyli jakby jest to raczej wydawnictwo zajmujące się literaturą, prędzej piękną niż naukową. Natomiast jakoś te jego diagnozy, które stawiał, były pisane w taki sposób i on tak samo później mówił, jak się okazywało. Taki bardzo spójny, taki bardzo przemyślany. Każde zdanie było jakąś tam konsekwencją poprzedniego i to było fajne. Ale ty chyba też miałeś okazję poznać go na żywo? Tak, jak kilka razy spotkałem się z profesorem Baumanem. Miałem również przyjemność być jego gościem w jego domu w Leeds, bo jego dom był bardzo otwarty. No to już zazdroszczę bardzo teraz. I bardzo chętnie Polaków, zwłaszcza odwiedzających Wielką Brytanię, zapraszał do siebie z wizytą na pogłębione rozmowy o świecie. Natomiast pierwszy raz spotkałem się z Baumanem, jak jeszcze byłem na początku studiów moich, to był koniec lat 90. On miał wykład w Polskiej Akademii Nauk, kameralny wykład na seminarium profesor Tarkowskiej. Kameralny to w tym przypadku znaczyło, że przyszło jakieś 100-150 osób, bo rozwieszono plakaty. Na plakatach była zapowiedź, że Zygmunt Bauman wygłosi wykład o biednych i całej reszcie. I profesor zaczął od tego, że na plakacie jest błąd.
widziałem takie poruszenie trochę organizatorzy. Tak, tak. Już stres. Stres. Co, gdzie tutaj nawalili? No, mówi, że wykład nie będzie o biednych i o całej reszcie, tylko o biednych i o kilku pozostałych. Mhm. Potem wykład wyjaśnił, czy wytłumaczył się z tej zmiany tematu, pokazując, że biedni to nie jest jakaś tam grupa wyizolowana, grupa, którą można sobie z zewnątrz badać i opisywać ich dziwne obyczaje, tylko biedni w ponowoczesnym świecie tak naprawdę w różnym stopniu, ale jesteśmy wszyscy, a przynajmniej większość z nas. Przez to, że doświadczamy niepewnych warunków życia, że nie wiemy, co niesie przyszłość, że jesteśmy poddawani uwodzeniu i represji przez system, często na sposoby, które nie są na pierwszy rzut oka widoczne. Jasne. I w związku z tym jakby całą agendę spotkania przesunął z takiego rozmawiania o owych takich, takiej mniejszościowej grupie biednych, tak. Którymi miałaby się socjologia zajmować, na rozmowę o nas, o naszym życiu i o tym, co ta szalona ponowoczesność, w której żyjemy, z nami robi. To było wielkie wydarzenie. Pokazało też właśnie tę metodę Baumana, tak, że wychodzi z tego punktu, w którym się znajdujemy i przeprowadza nas czasami w kilku zdaniach do jakiegoś zupełnie innego spojrzenia na świat. Zanim zrobimy sobie krótką przerwę muzyczną, krótkie pytanie jeszcze ostatnie. Trudne. Najważniejsza książka Baumana. To jest rzeczywiście trudne pytanie. Dla ciebie w takiej sytuacji. Nie, że w ogóle, ale dla ciebie. Dla mnie najważniejszą książką Baumana jest Życie na przemiał. To jest jedna z prac, w których rozwija koncepcję płynnej nowoczesności, pokazując, w jaki sposób płynna nowoczesność produkuje ludzi odpady, czy traktuje ludzi jako odpady. Dla mnie to jest taki odpowiednik nowoczesności i zagłady, tylko przeniesiony w ponowoczesność. Okay. Czyli tam, gdzie w nowoczesności ludobójstwo było organizowane przez machinerie państwowe, w świecie ponowoczesnym bardzo często zabijanie, marnowanie ludzkiego życia odbywa się w sposób bardzo subtelny i niezauważalny właśnie przez to, że część ludzi jest traktowana jako taki odpad, którego chcemy się pozbyć. I tyle o Baumanie. To też dla mnie jest ważna osoba, dlatego cieszę się, że udało mi się akurat dzisiaj porozmawiać. Zrobimy sobie krótką przerwę, to będzie Sia dla was, ale też musicie z nami zostać do samego końca, bo dzisiaj na sam koniec Graphotype i Anton, który jest wykonawcą w tym zespole, zostanie dzisiaj przez nas zmuszony do tego, żeby zagrać bez koszulki, więc to jest atrakcja nawet dla mnie. Nawet może tylko dla mnie być może, ale jednak. A my za chwilkę wracamy. To jest jej perfekcyjnie zapraszana drinka. Moim gościem jest dr Adam Ostolski. Do usłyszenia za chwilę. Jej perfekcyjność zaprasza na drinka. Jesteśmy po przerwie. Dobry wieczór. Jej perfekcyjność zaprasza na drinka, a dokładnie dzisiaj na wino, bo wino czerwone pijemy z doktorem Adamem Ostolskim, socjologiem, naukowcem generalnie, tłumaczem, działaczem politycznym. Można tak powiedzieć. Tak, wiesz, za każdym razem staram się inaczej powiedzieć, kim jesteś i co robisz. Jeszcze został ci publicysta. No tak. Bo a to zachowaj na następną. Tak, następnym razem, że publicysta. Okazja. Bo się, że wiesz, zapomnę, bo wina jest coraz więcej w organizmie, we krwi. Ale to, co chcę wam jeszcze powiedzieć, to to, że musicie koniecznie wejść w przyszłym tygodniu na jejperfekcyjność.pl, bo tam będzie konkurs, w którym do wygrania będzie tablet. Ale to wszystko w przyszłym tygodniu. Muszę trochę też, wiesz, zareklamować, żeby... sam rozumiesz. Marketing jest dzisiaj wszystkim. Siedzieliśmy w trakcie przerwy, mieliśmy tutaj taki włączony trochę wentylator, żeby nam trochę chłodniej się zrobiło, bo jednak te lampy grzeją. Oddychasz głęboko w Warszawie? Staram się zawsze głęboko oddychać, chociaż bywają takie dni, że robię to z pewnym niepokojem. Ale nie nosisz jeszcze takiej maseczki, takiej, teraz nawet ponoć są już różne wzory jakieś. Jeszcze nie, choć przyznaję, że rozważałem zakup. Tak, naprawdę? Tak. Właśnie, bo to, co mnie zastanawia, chcę chwilę porozmawiać o smogu, bo to jest jakby temat teraz w ogóle istotny w Warszawie. Właśnie w trakcie przerwy też mówiliśmy o tym, że dzisiaj widziałem taki wykres, gdzie są jakieś tam miasta uporządkowane z całego świata. Jeden ze wskaźników, nazwijmy to smogowych, nie wiem, który dokładnie, ale wskazywał na to, że Warszawa jest dzisiaj numer jeden na świecie, jeżeli chodzi o zanieczyszczenie powietrza. Z czegoś możemy być dumni w końcu w tym mieście. Nie, no jest wiele innych rzeczy, ale tak sobie żartuję. Sądzisz, że co, że jest aż tak źle? Tak, zdecydowanie jest źle. To, że
jakość powietrza w Warszawie się pogorszyła do tego stopnia, że Warszawa stała się kolejnym miastem, w którym obywatele, obywatelki zaczęli się organizować, tworząc alarm smogowy, uderzając na alarm, domagając się innej polityki, która zadba o czystsze powietrze, to jest pewne osiągnięcie ostatnich lat. Z tym, że tu trzeba powiedzieć, że za tym stoją dwa zjawiska odrębne. Mhm. Jedno to jest to, że powietrze rzeczywiście się pogorszyło. Jasne. A drugie zjawisko to jest to, że poprawiła się percepcja. Czyli mamy ostrzejszą percepcję problemu. Mhm. W dużym stopniu dzięki temu, że stacje pomiarowe, które mierzą zawartość różnego typu pyłów zawieszonych, tlenków azotu, ozonu w powietrzu, są podłączone do internetu. Mamy aplikacje i na tychże aplikacjach możemy sobie obserwować, o ile procent została przekroczona norma. Jak widziałem, set procent zazwyczaj. Ile set procent? Ostatnio to są setki procent. Tak, tak. Tak. Więc ta ostrzejsza percepcja problemu jest ważnym faktem, ważnym czynnikiem w tym wszystkim. Nawet gdyby jakość powietrza się nie pogorszyła, to ta ostrzejsza percepcja problemu już czyniłaby ze smogu problem polityczny. Natomiast myślę, że mamy również do czynienia z obiektywnym pogorszeniem jakości powietrza, co wiąże się w dużym stopniu z destrukcją zieleni w Warszawie w ostatnich latach. Pod rządami Hanny Gronkiewicz-Waltz wycięto ponad 30 tysięcy drzew. Okay. Dopiero w ostatnim okresie powołano pełnomocnika miejskiego do spraw zieleni. Być może jakoś zatrzyma ten trend. Nie wiem, czy będzie w stanie to odwrócić. Również zabudowuje się kliny napowietrzające Warszawę. Nie chcę mówić, że Platforma Obywatelska w Warszawie robiła same złe rzeczy, bo część takiej polityki związanej z planowaniem miasta, ze zwężaniem jezdni, długofalowo przyczyni się do poprawy jakości powietrza. Natomiast jednak destrukcja kilkudziesięciu tysięcy drzew to nie jest coś, co łatwo wyrównać. No i do tego dochodzi w tej chwili jakby druga prawicowa partia, Prawo i Sprawiedliwość. W czasie feralnego głosowania w sali kolumnowej 16 grudnia przyjęto między innymi ustawę, która... Albo i nie przyjęto. Nie wchodźmy. Albo i nie przyjęto, ale prawdopodobnie ta ustawa jednak obowiązuje. Została podpisana przez prezydenta ustawa wycinkowa, tak nazywana przez ekologów, która legalizuje właściwie całkowitą samowolę, jeśli chodzi o wycinanie drzew na własnym gruncie, co jest wielkim prezentem zrobionym lobby deweloperskiemu, które będzie teraz mogło masakrować drzewa w całej Polsce. Więc tutaj tak naprawdę... Ale wiesz, mamy wieloletnie zaniedbania bardzo różnych sił politycznych. Tylko tak sobie myślę teraz, bo smog w Polsce mi się mimo wszystko kojarzy z Krakowem, bo jakoś tak mam wrażenie, że tam najpierw się o tym mówiło i jakoś to było taki bardziej... Tam najwcześniej świadomość społeczna się zbudowała, choć problem jest gorszy na przykład w Nowym Targu. To akurat jest zaskakujące. Co wiemy dzięki temu, że tam właśnie niedawno zainstalowano urządzenia pomiarowe. No tak, jasne. I tak zastanawiam się nad tym, bo chociażby ostatnio, kiedy to było, poniedziałek czy w niedzielę, były darmowe przejazdy komunikacją miejską w związku z wysokim, planowanym de facto, wysokim stężeniem tam różnych pyłów i tak dalej. Zastanawiam się, czy to w ogóle ma sens? Takie jednodniowe, wiesz, zachęcanie do przesiadania się do komunikacji miejskiej na przykład. To miałoby sens w powiązaniu z innego typu rozwiązaniami. Na przykład w Paryżu, jak są dni, kiedy jest gorzej pod względem smogu, wprowadza się zakaz wjazdu samochodów do centrum. Tak, jest coś takiego, rzeczywiście. Albo wprowadza się rozwiązania, że jednego dnia mogą wjeżdżać tylko samochody o rejestracji parzystej, a drugiego o nieparzystej. Tak. I wtedy kierowcy, którzy posiadają takie samochody, mogą darmowo poruszać się komunikacją miejską, więc z jednej strony są zapraszani do używania komunikacji miejskiej, ale z drugiej strony... Zabrania się im używania prywatnych. Tak. I to wtedy ma sens, zwłaszcza miałoby w takim mieście jak Warszawa, gdzie 70% problemu ze smogiem wynika z transportu, a nie z ogrzewania budynków. Tu Warszawa jest
Tak przynajmniej mówi raport Najwyższej Izby Kontroli o smogu. Mhm. Warszawa jest pewnym ewenementem, bo w większości miast Polski źródłem smogu jest ogrzewanie. Palenie w piecu śmieciami i tak dalej. Chociaż to się nadal pojawiają te komunikaty, żeby nie palić jakieś tam śmieci, żeby nie palić, nie wiem, pyłem węglowym, to się tak nazywa? Groszek węglowy, o coś takiego. Albo miał węglowy. Albo miał węglowy, właśnie. Ja się na tym za bardzo nie znam, też przyznaję się. Chociaż kiedyś paliłam w piecu w domu swoim, żeby nie było. Ale to było dawno, dawno temu i nie tutaj. I tak zastanawiam się właśnie, co byłoby najskuteczniejszym twoim zdaniem działaniem teraz, żeby jak najszybciej, nawet nie to, że jak najszybszym działaniem, które mogłoby poprawić jakość powietrza w Warszawie? Tak naprawdę to powietrze się psuje, to, że się psuje, że jakość się pogarsza, to jest efekt wieloletniej polityki. No jasne, rozumiem. I nie ma takiego czarodziejskiego rozwiązania, które mogłoby to z dnia na dzień poprawić. No nie mówię, że z dnia na dzień, ale co najszybciej zadziała? Wymiana pieców w domach opalanych węglem czy drewnem na gazowe. Gaz zdecydowanie mniej zatruwa powietrze. Uspokajanie ruchu w mieście. Nasadzenia drzew. Ochrona zieleni i nasadzenia drzew. To są rozwiązania, które w perspektywie kilku lat mogłyby poprawić jakość powietrza. Bo pewne rzeczy, tak jak mówiłem, miasto robi. Mamy uspokajanie ruchu, wprowadzane ostrożnie i powoli, tak, ale jednak bardzo jest. Powoli. Są inwestycje w transport zbiorowy. One są też powolne, ale są. One do tej pory nie przyniosły takiego pozytywnego efektu, dlatego że jednak każde wycięte drzewo to naprawdę są metry sześcienne, jak nie setki metrów sześciennych powietrza, które nie zostaje oczyszczone przez takie drzewo, więc zaniedbania czy zła polityka w innych obszarach niwelowała pozytywne skutki działań w polityce transportowej, więc najważniejsze tak naprawdę to jest robić to z głową i nie pozwalać na to, żeby jedne działania niszczyły skutki drugich. To musi być przemyślana i całościowa polityka. To jeszcze powiedzmy inaczej, to znaczy kiedy mówimy sobie o smogu, to jest taki, dla niektórych to jest problem wirtualny w ogóle, natomiast jakbyś miał tak wymienić w punktach, nie wiem, trzech, jak na mnie jako po prostu osobę żyjącą w Warszawie codziennie wpływa to, że oddycham takim, a nie innym powietrzem. Co mi grozi albo co mi się stanie? To jest cały szereg chorób, które grożą komuś. Nie wiem, czy konkretnie tobie, bo... Ale to statystycznie wiadomo. Od uwarunkowań indywidualnych. Ja wiem, ja umrę prędzej na zawał serca, ale... I to w takim razie smog jest dla ciebie bardzo groźny. Okay. Dlatego, że... cząsteczki pyłów zawieszonych, one się nazywają PM10 albo PM2,5. Tak. Te tajemnicze liczby, może warto je wyjaśnić, dotyczą średnicy. Okay. Mierzonej w mikrometrach. I im drobniejszy pyłek, tym łatwiej przenika przez tkankę płucną do krwiobiegu. Jasne. Teraz jeśli ktoś ma problemy z układem krwionośnym, na przykład jakieś zaburzenia serca, to właśnie te drobne pyłki będą niszczyć układ krwionośny i w przypadku osób, które mają ryzyko zawału, właśnie dni pełne smogu mogą oznaczać zwiększone ryzyko śmierci. W drugiej kolejności to jest układ oddechowy, zwłaszcza w przypadku dzieci, noworodków. To czyli jest ryzyko... jakieś tam astmy, nie astmy, tak, tego typu rzeczy. Astma, problemy z oddychaniem. I oczywiście nowotwory, bo takie pyłki, które się przedostają do ciała, mogą być zalążkiem różnych zmian nowotworowych. Bada się też wpływ smogu na różne inne choroby. Są hipotezy, że może powodować lub zaostrzać cukrzycę. To ciekawe. Ale to jakby nie jest... Na pewno na płodność wpływają. Na pewno wpływa na płodność. No to jest taka rzecz, która zawsze jest najbardziej wrażliwa na tego typu środowiskowe. Jest bardzo wrażliwa na bardzo różne czynniki, w tym smog. Natomiast na pierwszym miejscu są choroby serca i układu krążenia. Może tak trzeba było zostać w Goleniowie. Słuchajcie, zrobimy sobie krótką przerwę. Jej perfekcyjność zaprasza na drinka.
Jej Perfekcyjność zaprasza na drinka. Tak jest, ja się nazywam Jej Perfekcyjność. Ze mną w studiu dr Adam Ostolski. Nie wyłączyli na tym razem wiatraka, to dobrze, bo niech nam tutaj wieje. Jestem na tak. No i właśnie wiedziałem, że nam wyłączą w końcu. Po pierwsze, może dolejmy wina. Ja tak piję trochę szybciej niż ty, ale ja mam też trochę większą pewną... Czuj się swobodnie, jak u siebie. Jak u siebie w programie. Zawsze tak się tu czuję, ale mimo wszystko tak trochę ci douzupełnię, żeby nie było głupio. To, co jeszcze tylko chcę wam powiedzieć, to to, że w przyszłym tygodniu, 16 stycznia dokładnie, w poniedziałek, zapraszam was o godzinie 16 na Uniwersytet Warszawski, ponieważ Queer UW organizuje pokaz filmu Brother Outsider. 16 stycznia to jest taki dzień, dzień Martina Luthera Kinga. No nie już najważniejszego, ale najbardziej znanego na pewno działacza na rzecz równouprawnienia rasowego w Stanach Zjednoczonych, no na świecie, no w Stanach Zjednoczonych, a więc na świecie, który i właśnie tego dnia pokazujemy film, który opowiada o jego prawej ręce de facto, takim czarnym geju, który właśnie został wymazany z całej tej historii równouprawnieniowej z racji właśnie tego, że był gejem. Bastard Reynolds? Bayard Rustin. Bayard Rustin, o, w drugą stronę, dobrze mówisz, tak. Także świetny film, będzie mieć też fajnego gościa. Zapraszam was serdecznie, queer.ow.edu.pl, można sprawdzić szczegóły. To tak muszę znowu też zareklamować, żeby... To akurat warto. Nie wiem, czy widziałeś ten film, czy nie? Tak, tak, ja widziałem i... Na zajęciach też nieraz go pokazywałem. Bardzo dobre dzieło i bardzo ważne, myślę sobie, żeby właśnie przywracać takie historie zapomniane. Ale wracając do ciebie, popraw mnie, jeżeli się mylę, ale to jest 2017, to wiem, że jest 2017, to nie musimy poprawiać. Ale ja jak tylko dowiedziałem się o śmierci Baumana, to napisałem, że 2017 będzie gorszy od 16, a w 16 dużo złych rzeczy się wydarzyło, więc mam nadzieję, że to jest nieprawda, ale no tak czuję, że będzie, więc niestety 2017. Ale czy powiedz, czy się teraz, czy się nie mylę, że to jest twoje dziesięciolecie, jeżeli chodzi o związek? Tak, będzie 10 we wrześniu. Lat. We wrześniu. Ja wiem, bo Facebook tak twierdzi, więc ja tu, wiesz, różne... Jest dobrze poinformowany. Facebook, tak? Jest dobrze poinformowany. Będziecie świętować czym? Winem? To jest jeszcze tajemnica. Ale już jest, jakieś plany są już robione? Jakieś plany są. A to, o, super, to jest tak daleko, już robicie plan, to mi się podoba. To już wrzesień, to już niedługo. Tu, jeżeli oglądają nas jakieś uczniowie szkół licealnych albo gimnazjów likwidowanych, to nie jeszcze daleko, nie martwcie się. Bo wrzesień to jest niefajny miesiąc dla nich. Tak, naprawdę? Ale coś, okej, okay, czyli coś dużego. No. Nie chcesz powiedzieć? Nie, zdecydowanie. Dobrze, okay. Ale planujecie wspólnie, czy że każdy sobie, jakby, że nawzajem robicie sobie spodziankę? Nie powiem ani słowa więcej. Dobrze, okej, okay, niech będzie, dobrze, niech będzie. Tym niemniej gratulacja, bo to jest... O, dziękuję. To jest, myślę, zwłaszcza w płynnej nowoczesności, to jest pewne osiągnięcie. Ale tak sobie też myślę w tej perspektywie trochę twojego związku. Czy ty czujesz się częścią czegoś takiego, co można by nazwać społecznością LGBT w Polsce? Tak, oczywiście. W szerokim sensie. Nie uczestniczę na co dzień w życiu społeczności. Mhm. I na pewno jako polityk, teraz jestem emerytowanym politykiem, więc, więc mogę to potraktować już jako zamknięty rozdział. Jako polityk nigdy nie uważałem się za polityka LGBT, tak, kogoś, kto się zajmuje w jakiś szczególny sposób problemami tej społeczności. Okay. Natomiast oczywiście czuję się częścią naszej społeczności, czuję się solidarny z problemami osób w całej tej społeczności. I wiesz, bo tak sobie, to jest akurat ciekawe, co powiedziałeś, bo myślę sobie o tym w perspektywie najbardziej znanego polityka LGBT w Polsce, czyli Roberta Biedronia, który no właśnie nie jest politykiem LGBT, bo nie zajmuje się w ogóle już tematyką LGBT. W tym momencie nic. Nawet nie było go na ostatniej Paradzie Równości, niech będzie jako przykład w 2016. I tak naprawdę jedyne, co on robi, no z drugiej strony oczywiście wszystko jest polityczne, więc w tym sensie jedyne, co on robi, to jest po prostu wyautowanym gejem, który jest na eksponowanym jakimś tam stanowisku. Zajmuje się problemami ludzi. Zajmuje się problemami ludzi. Tak jak dobry polityk powinien robić. Dobry prezydent miasta, zgadzam się. Więc może w tym sensie byłeś politykiem LGBT? Wyłącznie w tym sensie, że nigdy nie ukrywałem mojej orientacji seksualnej, ale też nigdy na takiej liście spraw, którymi się szczególnie zajmowałem, którym szczególnie poświęcałem uwagę,
w działalności politycznej sprawy LGBT nie były nigdy aż tak ważne jak na przykład dla Roberta Biedronia czy Anny Grodzkiej, chociaż oni też nigdy się nie, czy dla Krystiana Legierskiego, chociaż oni też się nigdy nie zamykali w szufladce. To prawda, zawsze, to prawda. Zawsze byli politykami, polityczkami uniwersalnymi, podejmującymi różne problemy ludzi. Mieli swoje jakieś tam specjalizacje. No, Robert zajmował się prawami człowieka bardzo szeroko w Sejmie. Ania zajmowała się bardzo mocno kwestiami lokatorskimi. To jest jakiś taki jej konik. Prawami pracowniczymi. Pracowniczymi też, masz rację, oczywiście. Krystian Legierski z kolei zajmuje się tutaj na poziomie miejskim, więc też trochę to jest inaczej. Bardziej geograficznie można nawet szukać rozwiązań, więc zgadzam się z tobą. Ale też zajmował się polityką mieszkaniową. To jest prawda. Wielkie osiągnięcie Krystiana Legierskiego. To jest przełom w dyskusji w Polsce w ogóle o polityce mieszkaniowej. Minęło 6 lat, w tym roku minie 7, więc można już zapomnieć, że jeszcze 8 lat temu, jak ktoś się zastanawiał, czemu w Polsce nie ma tanich mieszkań na wynajem, albo czemu mieszkania są takie drogie, to brzmiało jak taki ekstrawagancki lewak, który kwestionuje osiągnięcia postępu i nowoczesności. Jasne. A dzięki między innymi działalności Krystiana wraz z wieloma innymi osobami, z którymi współdziałał, udało się odwrócić sposób myślenia, zupełnie i od tego czasu można pytać, dlaczego miasto, państwo, samorząd nie prowadzi dobrej polityki mieszkaniowej i to domyślnie racja jest po naszej stronie. Mamy prawo zadawać takie pytania. To dla tych z was, którzy nie znają Roberta, Krystiana Legierskiego, on był też gościem u nas w programie, więc możecie zobaczyć na pewno na YouTube nagranie z tym, jak był u nas. A to jeszcze teraz trochę inaczej, jeżeli chodzi o to bycie częścią społeczności LGBT. Czy teraz, kiedy zmieniła się sytuacja polityczna, żeby użyć takiego określenia bardzo ogólnego, no tam już jakiś czas zmieniła się? No w ciągu ostatniego roku myślę, że tak. Myślę, że tak. Czy na przykład się nie boisz się czasami? Po prostu być, wyjść na ulicę. Jako człowiek się trochę boję. A czy jako gej się bardziej boję? Nie. Powiedzmy, że boję się o znajomych, przyjaciół, którzy na przykład mają ciemny kolor skóry, albo wyglądają cudzoziemsko, albo są cudzoziemcami. Jasne. To im rzeczywiście coś zagraża, kiedy wyjdą na ulicę. Być może nawet, nie wiem jakie są wyniki badania, nie chcę zmyślać, ale może być nawet tak, że ta agresja z osób wyglądających nieheteronormatywnie, czy podejrzewanych tak o bycie gejem lub lesbijką, przenosi się na cudzoziemców, bo dużo łatwiej jest ją wyładować. To by trzeba zobaczyć, jakie są liczby. Natomiast nie zdziwiłoby mnie, gdyby było tak, że ta agresja skierowana wobec osób podejrzewanych o bycie Arabami, tak ktoś może być Meksykaninem, Włochem, kimkolwiek, ale będzie podejrzewany o bycie Arabem, że ta agresja może konsumować w tej chwili zainteresowania bijącej części naszego społeczeństwa. Smutne, że jest taka część. Ale wiesz co, myślę, że też być może tak jest, znów nie mamy liczb, masz rację. Też mówię to jako socjolog, że rzeczywiście one są ważne, ale bo myślę sobie jednak, to właśnie w ciągu ostatniego roku były fizyczne ataki na siedziby organizacji zajmujących się tematyką LGBT. To jednak w ciągu ostatnich 12 miesięcy atakowano kampanię przeciwko homofobii, Lambda Warszawa, ale też tego może nie wiesz, bo to się przebijało do mediów z różnych powodów, ale także organizacji poza Warszawą, w Poznaniu, w Łodzi. Ja pamiętam, że takie napaści były też wcześniej. Tak, ale to już długo ich nie było. Pamiętam najście nacjonalistów na lokal krytyki politycznej w czasie, kiedy było tam spotkanie poświęcone problemom osób transpłciowych. Tak. Pamiętam ataki też faszyzującej prawicy na lokal fundacji Waga w Trójmieście, zajmującej się prawami kobiet. Czy sądzisz, że to się jakoś drastycznie nie zmieniło? Nie wiem, czy się nie zmieniło, jeśli chodzi o ilość, bo przyzwolenie teraz jest większe i to przyzwolenie płynie z serca rządu, tak? Tak. Nie mamy ministra sprawiedliwości czy spraw wewnętrznych, który by powiedział idziemy po was. Wręcz przeciwnie. Teraz minister mówi
rozumiem wasz gniew, bijcie dalej. Tak naprawdę domyślnie, nie powiedział bijcie dalej, ale każdy, kto słyszy, że minister rozumie ich wkurzenie, jak oni demolują miasto. Ale nie do końca się z tą zgodzę. Wiesz, trochę mówi minister sprawiedliwości, prokurator generalny. No nie tyle idziemy po was, co że... wiesz, myślę o tej sprawie akurat drukarza, który odmówił wydrukowania roll-upu Fundacji LGBT Business Forum. Minister sprawiedliwości mówi, że miał prawo, że to jest jego jakby chrześcijańskie, katolickie, polskie, liberalne prawo jako przedsiębiorcy, że może mówić komu chce. Jak mu się geje nie podobają, czy pedały nie podobają, to ma prawo. Na razie jakby minister nie ma racji, jeśli chodzi o prawo, które obowiązuje w Polsce i w całej Unii Europejskiej. Natomiast to jest jednak coś innego niż uzasadnianie czy usprawiedliwianie przemocy, okay. Z czym też mamy do czynienia. Mhm. I być może istnieje związek między tymi dwiema postawami, jednak dla potrzeby takiej klarowności etycznej bym je rozróżnił. Okay. Pogląd, że przedsiębiorcy mają prawo dyskryminować klientów, uważam za prawomocny pogląd w debacie publicznej, choć niesłuszny. Okay. Nieprawdziwy, jeśli chodzi o stan prawny i niesłuszny moralnie. Ale to się okaże, sąd rozpatruje tę sprawę. Ale uzasadniony. Uzasadniony w tym sensie, że ktoś, kto go wygłasza, nie stawia się sam poza granicami cywilizowanego dyskursu. Natomiast minister odpowiedzialny za bezpieczeństwo, za policję, który de facto usprawiedliwia bandytyzm i zamieszki, tylko dlatego, że one są kierowane wobec osób innej narodowości, tak naprawdę nie rozumie, że jak się podpali dom sąsiada, to ten ogień ze strzechy zaraz się przeniesie obok. To znaczy, że jak się raz powie, że bandytyzm jest usprawiedliwiony, bo ludzie mają swoje emocje, emocje zaraz mogą popłynąć w inną stronę i za chwilę nikt nie będzie mógł się czuć w Polsce bezpiecznie, więc to jest zupełnie inna sprawa. To nie jest część cywilizowanego dyskursu. To jeszcze raczej cię zapytam w takiej sytuacji. Między innymi Kanada przyjmuje polskich obywateli i obywatelki, którzy starają się o azyl jako uchodźcy z powodu dyskryminacji w Polsce ze względu na orientację seksualną, tożsamość płciową. I mówię o tym dlatego, nie myślałeś o ucieczce? Żeby gdzieś wyjechać, ucieczce, źle, to złe słowo. O wyjeździe z kraju, żeby gdzieś jednak indziej znaleźć sobie miejsce? No, na razie nie myślałem o czymś takim do końca poważnie. Mhm. Ja mam taką postawę, że bardzo chcę zmieniać mój kraj, okay, w którym żyję. No to może być inny kraj, to mogą być Niemcy, to może być właśnie Kanada, też można zmieniać. Może być Szkocja, ale też. To jeszcze nie jest ten moment. Jeśli poczuję, że w Polsce naprawdę nie mam nic do zrobienia, że moja praca tu się na nic nie przyda, że gdzieś indziej po prostu mogę zostawić większy świat, ślad na świecie, to wtedy zacznę to rozważać. Na razie myślę, że w tym momencie w Polsce mam parę rzeczy do zrobienia, do powiedzenia, które tutaj robią jakąś różnicę. Wiesz, ale ja cię nie tyle zachęcam, co tak sobie myślę, że profesor Bauman był poza granicami Polski, a jednak był wyraźnie słyszalny tutaj, więc może to nie do końca. Ale zaczekaj, ale nie, to jeszcze inaczej. To odnieśmy się do takiej twojej sytuacji trochę bliższej tobie może. Ostatnio ukazał się raport Queerów dotyczący sytuacji osób LGBTQ studiujących na Uniwersytecie Warszawskim. I tak sobie myślę, tam między innymi pojawiały się też kwestie dotyczące wykładowców, wykładowczyń, które są LGBTQ. Więc zapytam ciebie tak, czy tobie zdarzyło się jakaś na UW, jakaś nieprzyjemna sytuacja związana z tym, że jesteś osobą LGBTQ? Nie. Okej. Okay. A czy słyszałeś takiej sytuacji? Bo teraz sobie taki wywiad, wiesz, prawie że pogłębiony, tylko że kamery są. Nie słyszałem. Bo to, co się przewija w tym raporcie najczęściej, to jest, wiesz, takie hiperseksualizowanie tych wykładowców. To znaczy, że jeżeli wykładowca jest na przykład gejem, wykładowczyni jest lesbijką, to jak jesteś mężczyzną lub kobietą odpowiednio, to masz większe szanse, żeby zdać, a jak nie jesteś, to w ogóle nie idź tam. Że jakby, że rozumiesz, że u geja to tylko mężczyźni, chłopcy, młodzież męska może zaliczyć ten przedmiot, a u lesbijki tylko kobiety, dziewczyny, młodzież żeńska. Myślę, że to jest błędne definiowanie sytuacji, ale wykładowca nie ma wielkiej szansy, żeby to samemu zauważyć czy rozpoznać. Także, że są takie, przekonania. Ja zwykle mam
W grupach, które uczę, mam, jeśli to są grupy z, nieprzydzielone według alfabetu, tylko grupy zajęć fakultatywnych, to zwykle mam mniej więcej równowagę kobiet i mężczyzn. I powiedzmy teraz to jasno i wyraźnie. Kobiety u ciebie też mogą zaliczyć przedmiot, prawda? Że nie, tak, można oczywiście to powiedzieć, wiesz, żeby nie było. Bo... Ja wiesz, teraz, teraz ja żartuję sobie oczywiście, ale wiesz, to tak a propos tego, co było powiedziane, ale też myślę sobie, w życiu, jak ja prowadziłem zajęcia na UW, oblałem tylko jedną osobę i to akurat była kobieta. A, z innych powodów oczywiście, nie dlatego, że była kobietą, ale teraz jak o tym pomyślałem, tak pół żartem, pół serio. Mnie się zdarzyło dwa razy. I raz to była kobieta, raz to był mężczyzna. To ale... jest gender balance, to rozumiem. Tak, niezasłużony w tym przypadku, dlatego że w obu przypadkach to była sytuacja plagiatu. Ktoś przepisał pracę zaliczeniową z internetu. Jest to taka rzecz, która bez względu na gender jest absolutnie nieusprawiedliwiona. To żeby już tak powoli kończyć, a jednocześnie zapytać cię o jedną rzecz. Krótko. W swoim doktoracie cytowałeś Baumana? Tak. Zresztą Bauman był jednym z pierwszych czytelników mojego doktoratu, zanim go jeszcze złożyłem. Tego cię zawsze zazdrościłem się takich właśnie rzeczy, no. No nic. Było dzisiaj trochę smutno, trochę, mam nadzieję, śmiesznie też momentami, ale musimy powoli kończyć, bo grafotajs, czyli... Tak, tak, nie czas mija szybko, nie mam zegarka. Jak się wiesz, jak to było w niezobowiązującej atmosferze, tak. Przy winie, atmosfera jest taka, że czas szybko mija. Zanim przejdziemy do grafotajpi, do Antona, który ma być bez koszulki w końcu, tak? Jest. Już mi mam potwierdzenie, co jest bardzo śmieszne. To kilka rzeczy muszę wam jeszcze powiedzieć. Ale został namówiony, a nie zmuszony, proszę państwa. Tak, tak, tak. Znaczy zmuszony w tym sensie, że ktoś... Czy Maja mu zdejmować koszulkę w końcu, czy nie? Nie, sam sobie zdjął, dobrze, bo był taki pomysł, że Maja zdejmie koszulkę Antona. Bardzo mnie bawi to, że jest taki leitmotiv tego dzisiejszego odcinka, to jest Anton bez koszulki. Słuchajcie, to co wam chcę powiedzieć, to po pierwsze tak, że za tydzień się nie widzimy tak właściwie, bo mnie nie ma, bo jestem sobie akurat wyjeżdżam na Światowe Forum Ekonomiczne, ale będziecie mogli zobaczyć najlepsze fragmenty programów z 2016 roku, więc bądźcie koniecznie, redakcja będzie tu wybierać takie najśmieszniejsze, najlepsze, nie wiem, najbardziej, nie wiem co wybiorą, więc musicie zobaczyć za tydzień o 22. Pamiętajcie o tym, żeby odwiedzać nas na Snapchacie jako Polska Live. Jutro zapraszam was do słuchania od 17:00 DJ na żywo w programie DJ Live. Później muzyczne, teraz audycja muzyczna przygotowana przez młode pokolenie. Wieczorem zapraszamy dorosłych na audycję Seks Wyszukaj. Jutro perwersje, tak mam napisane, nie wiem co to znaczy, ale to zobaczycie jutro też na polskalive.pl. To co ja wam jeszcze muszę powiedzieć, to co? Nie, chyba wszystko, tylko to, że muszę się z tobą pożegnać i podziękować ci za wizytę. Bardzo miło było. Doktor Adam Ostrolski był moim waszym gościem, publicysta, wykładowca, działacz proekologiczny? O, tego jeszcze nie było dzisiaj. Można tak powiedzieć. A zarazem fan czerwonego wina półwytrawnego. Tak, no, tak może być. Ja tobie dziękuję serdecznie za wizytę. Was zapraszam za tydzień na najlepsze fragmenty z naszych programów. Za dwa tygodnie widzimy się znów na żywo. A teraz Grafotajp i Anton bez koszulki oglądacie, ja też zobaczę. Sense of life, is it boring, say, or does it all right? Winds bold in the ocean of miracle, away from democracy. Keep the feelings away from reality. Does it all right, more and more? Peace and space, close and closer again. You are afraid, how much time to run away? Fast and faster in a dream, a little feel of mine about you. Million eyes staring at their early fails from the childhood without cares. And every time people take exchange, down you for the sake of humanity. Raise up low wind and in highest goals. They don't reach the side of my shadow. I keep my feelings away from reality. Is it alright, less or more? Freezing space, closer and closer again. Aren't you afraid? How much time to run away?
faster and faster in a dream, a little feel of mine about you. Prison space, close and closer again. You afraid of my chance to run away? Faster and faster in a dream, a little feel of mine about you. Kontrowersyjne tematy, zaskakujący goście i niespodziewane sytuacje. To dzieje się co tydzień. Na wtorek o 22:00. Jej perfekcyjność zaprasza na drinka. Radio Polska.